Dobry wieczór, cześć, witajcie. Postanowiłam, korzystając z pustego domu i z chwili wolnego czasu, nagrać kilka filmików na zapas. I moim pierwszym wyborem jest powieść Małe Cuda autorstwa Heather Gaudenkauf. Książkę przeczytałam w ramach takiego mojego noworocznego postanowienia, aby w 2017 przeczytać przynajmniej 24 książki, które mam u siebie w domu dłużej niż rok. Małe Cuda kupiłam, wydaje mi się, że z półtora roku temu, jeśli nie dwa lata temu, w taniej książce w Lublinie. Jest taka fajna, klimatyczna księgarenka nieopodal dworca PKP i jak wysiadam na innym przystanku, to właśnie tam zaglądam. Książkę kupiłam praktycznie w regularnej cenie, ale akurat byłam po lekturze powieści Lisy Genowy, bodajże, Boże, nie Motyla, nie Lewej Strony Życia, tylko Sekretu O'Brienów, właśnie. I jakoś tak wpadła mi w oko, pewnie widziałam też jakąś recenzję po drodze. Położyłam ją u rodziców i ostatnio, tak robiąc porządki na regałach u rodziców, zobaczyłam, że no, leży tam i wypadałoby ją przeczytać. Zaczęłam ją czytać wczoraj i wczoraj ją skończyłam, bo ma jakieś tam 400 stron, ale czyta się naprawdę bardzo szybko. 404 konkretnie. Przepraszam. Opowieść ma podobać się wszystkim wielbicielom prozy Jodi Picoult. Ja Jodi Picoult zasadniczo uwielbiam, kilka jej książek uważam za słabsze, natomiast byłam ciekawa, co w tej książce znajdę. Otóż w tej książce znajdujemy historię Ellen, pracownicy socjalnej, która zawodowo zajmuje się zabieraniem dzieci rodzicom niewydolnym wychowawczo. Sama ma bardzo udane życie rodzinne, ma kochającego męża, który przyjechał za nią do jej rodzinnej miejscowości, uczy w szkole, jest trenerem, mają trójkę dzieci, dwójkę takich starszych i kilkunastomiesięczną córeczkę. Ellen jest bardzo zapracowana, ma bardzo traumatyczną pracę. Ciągle prześladuje ją jeszcze taka sprawa, w której zginęło dziecko, ona nie była w stanie udowodnić, że zabił je ojciec. I ciągle to w niej siedzi, mimo że rodzina, bliscy apelują o to, żeby dała sobie z tym spokój już i przeszła nad tym problemem dalej. Drugą historią jest historia Jenny, kilkuletniej dziewczynki, którą wychowuje ojciec alkoholik i babiarz. Dziewczynka nie ma takiego typowego dzieciństwa. Jej ojciec ciągle się przeprowadza, ciągle wpada w jakieś kłopoty, traci pracę, traci swoje kobiety, ale jest kochającym ojcem. Robi co może, żeby temu dziecku było dobrze. Ale jednak Jenny nie ma takiego poczucia bezpieczeństwa. Zdarza jej się być głodną, przestraszoną. Na dodatek w dzieciństwie bardzo wczesnym spotkała ją trauma, o której będzie więcej w dalszej części książki. Nie ma przy Jenny jej matki. Właściwie nie wiemy dlaczego. To znaczy wiemy, że ta matka uciekła, ale nie wiemy, czy to jest wina ojca, czy po prostu matka była niewydolna wychowawczo. I losy Jenny i Ellen się krzyżują w dramatycznych dosyć okolicznościach, bowiem ojciec Jenny postanawia wyjechać do innej części kraju, podjąć tam pracę, która ma zapewnić mu długo oczekiwaną stabilizację. I kiedy są już na przystanku i Jenny siedzi w autobusie, ktoś podchodzi i zaczyna szarpać się z jej ojcem. Za chwilę przyjeżdża policja i zabiera ojca Jenny, a Jenny tkwi jak zamurowana w tym autobusie i jedzie dalej. W pewnym momencie przestraszona, bo jakiś gościu, prawdopodobnie pedofil, się do niej przystawia, wysiada na pierwszym możliwym przystanku i postanawia szukać swojej babci, bo tak się złożyło, że w kopercie ojca znalazła kartkę od swojej babci, której nigdy nie poznała. Trafia do restauracji Wesołe Naleśniki i tam poznaje matkę Ellen, która dziewczynką się zajmuje. Tymczasem Ellen w bardzo takim zabieganym poranku, kiedy zaspała, ma dużo spraw na głowie, dostaje telefon od dzieciaków, w których domu dzieje się coś bardzo złego i jedzie właśnie tam pomóc.
Niestety okazuje się, że przegapiła moment, kiedy jej mąż wkładał w foteliku córeczkę do samochodu i kiedy Ellen wychodzi, żeby ratować cudze dziecko, jej własne dziecko zostaje zamknięte w samochodzie, w foteliku, w wielkim upale i trafia do szpitala. Co za tym idzie, Ellen będzie miała postawione zarzuty, które oczywiście nabiorą większej wagi, jeżeli dziecko umrze. I tak Ellen trafia do swojej matki, szukać u niej wsparcia i pomocy, i spotyka tam Jenny. Obie te historie, chociaż zupełnie różne, mają naprawdę taki poważny kaliber, ale napisane są w taki sposób, że to aż tak bardzo nie przytłacza. Chociaż pod koniec się popłakałam, także takie swoje katarzis przeżyłam. Książka nie jest tak dobra jak powieści Jodi Picoult, bo u Jodi Picoult zawsze mamy kilka zainteresowanych stron, jakiś taki wątpliwie, taki ciężki moralnie dylemat. I patrząc na różne perspektywy, my widzimy, że coś, co na początku być może ocenialiśmy jednoznacznie, okazuje się, że to ma kilka odcieni i kilka wątków, nad którymi wypadałoby się pochylić. Ta książka, jeżeli mogę tak powiedzieć, jest trochę bardziej, trochę płytsza. Nie ma aż takiego wgryzienia się w ten problem. Tutaj jednak nie ma tak skomplikowanych bohaterów i skomplikowanych problemów. Znaczy, oczywiście, sytuacja Jenny jest nie do pozazdroszczenia i wydaje mi się, że w każdym dorosłym wzbudza jakieś takie wewnętrzne oburzenie, że jak może się dziać dziecku krzywda i świat może na to patrzeć, tak? Jak dziecko może chomikować ciastka i jedzenie w łóżku, bo boi się głodu. Sytuacja Ellen, chociaż dramatyczna, bo grozi jej dziecku śmierć. Ona sama dostaje zakaz zbliżania się do tego dziecka, jednak ma oparcie w rodzinie. Chociaż atakuje ją prasa, opinia publiczna, to jednak mąż mimo wszystko ciągle ją wspiera, nie atakuje, nie mówi: to twoja wina, jak mogłaś nie wiedzieć, że masz dziecko w samochodzie. Także mamy zestawione dwie trudne sytuacje, ale jednak Jenny jest tylko dzieckiem, a musi sobie radzić z problemami, z którymi wydaje mi się, że wielu dorosłych miałoby problem. Końcówka jest mocna. Naprawdę czytałam z zapartym tchem i finalnie miałam łzy w oczach, chociaż to zakończenie jest takie trochę banalne, sztampowe. Sam tytuł już, te małe cuda i to, co autorka chce nam powiedzieć, co jest w życiu ważne, jest może takie troszeczkę sztampowe i kiczowate i nie jest jakąś wielką nowością. Ale książkę czyta się szybko i naprawdę bardzo dobrze. Także mój pierwszy przeleżały trup z półki, Małe cuda, uważam za całkiem udaną lekturę. Mam nadzieję, że dla Was też to będzie dobra lektura, ponieważ to nie jest już nowość, więc jeżeli czytaliście, będę wdzięczna za Wasze opinie. Recenzja już wisi, zdaje się, na blogu od soboty. Także dajcie znać, co myślicie o tej książce. Trzymajcie się, pa pa!